To wielki zaszczyt. Spotykamy się po krótkiej przerwie w setnym wydaniu tego programu, który uświetnią w osobie własnej Ania Przybylska i Kasia Bujakiewicz. Zapraszam serdecznie. Wielkie brawa. Publiczność szaleje. One idą. Publiczność macha. Tu. Dziewczyny, tu. Cicho, dobra. Cicho. Łączy się w tym. Mikrofony nie działają. Ale ustalaliśmy, że będzie... Ustalmy jakieś reguły. No nie miało być. No przepraszam bardzo, ale nas tu... Miałyśmy zaśpiewać Happy Birthday. Miałyśmy zaśpiewać Happy Birthday, ale tutaj nie ma porządku. Mikrofoniarz! Jesteś z***ny! Przepraszam. Nie macie. Jeszcze raz. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kuba. Happy birthday to you. Owacja! Brawo! Dobra, kamera na mnie. Zanim się przywitam. Aniu, do domu już nie wracam. Cześć Kasia. Znaczy, cześć Ania. Cześć Kasia. Cześć Ania. Dobre. Cześć Ania, bardzo proszę. Siadajcie dziewczyny, naprawdę. Aplauz. Dziewczyny siadają na aplauzie. O, jak dobrze. Chcesz skipować? Tak, palimy paluszki. Drogie panie, to wielki zaszczyt dla mnie, naprawdę, że się zgodziłyście wpaść do mnie, bo słyszałem, że byli tacy między waszymi znajomymi informatorzy, którzy twierdzili, Ania, to chyba w swoim przypadku, że nie warto przychodzić do tego programu, że tu się rozmawia o jakichś bzdetach. Powiedz tak szczerze, naprawdę. Nie tyle co bzdetach. Ja przez jakiś tam czas miałam okazję obserwować ten program. I powiem Pamiętaj, że dzisiaj mam jubileusz, proszę cię. Powiem ci, że troszkę zaskoczona byłam formą i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie widzę przemianę. Zobacz, oczy anioła. A tego kota ze strzelejka. Mój Jezu, w ogóle wiesz, no. Nie, ale Jakuby Kasiu, Kuba, no ja pamiętam. My się tyle znamy, pamiętasz? Pamiętasz, jak nie chciała się ze mną umówić? Tak było? No było. Pamiętasz, jak twoja babcia powiedziała, że jestem przystojny, pamiętasz? Pamiętasz to? Muzyka. Dżingle. Muzyka. Dobrze, nie, słuchajcie, dziewczyny. Zabije mnie mucha, no. Aj tam. Widziałeś, żeby mucha... Zabzyczy cię. Myślałem, zabzyczy cię na śmierć. Nerwowo zaczęłam palić papierosa. Nie wiem, Ania i Kasia, żeby nie było tak... Przeprośmy się może teraz na antenie. Właśnie, możemy? Przepraszam. Ale to... Przyjacielskie, każdy z nas ma Ale myśmy tutaj przed programem podpisali taki pewien dokument i tam był taki paragraf. Tak, i tak. Należy oddać się producentowi. Tak jest napisane. Ale ja poczekaj, ale ja nie jestem... Ty nie jesteś producentem. Ja nie jestem producentem. Ja ale wiesz, my to możemy ustalić. Zobacz, co mi się stało. Dźwiękowiec! Pomóż, popraw mi, dobra, Kasia. Ale złoko się. Nie wiedzę, jakie to obsceniczne. Tego się nie da zrobić, uspokój! Zakończyłam to, ale nie, to jest w ogóle niemożliwe, żeby to... Ale zobacz, jaki się zrobił malutki. Ale bo taki malutki. Ale słuchaj, nie. Będziemy mówić tak, rozmawiać, ale... O Jezu, co za... Dobra, ale nie, to może... Nie, oddać się producentowi, a nie temu wojewódzkiemu było. Dobra, żeby nie było tak, że ktoś tutaj szykuje dla was niespodziankę jakąś. Ania, upoważniam cię, jeżeli coś ci nie będzie pasowało, lej. No Kuba, prawda. Masz pałkę i lej. Nie no, Kubuś, ty świntuchu. Kuba. Przepraszam, że czarne, ale białe wyszli. Ale no Kubusiu, no. Ale to a propos tego naszego związku, tak? Bo musiałam dzisiaj udzielać wywiadu, dlaczego, czy jesteśmy ze sobą, czy ja jestem biseksualna, czy nie jestem. No właśnie, Kasia. No właśnie. Maryla. Marylka to ta z pałką. Z pałką, dobrze. Dobra, dziewczyny. Ale bardzo dziękuję. Same widzicie, że show biznes, czy to... Ania. Czy ja też mogę dostać jakiś lekcje? Oczywiście, Kasia, dla ciebie mam coś, co po prostu... Masz, zabij mnie! A ja widziałam takie kulki na sznurku tam. Jakie kulki? To moje prywatne dopiero. Aha, to przepraszam. Jezu, przepraszam, czekaj. Poczekaj, jest coś... No cholera, poczekaj, miałem. Mam. Kasia, zobacz, Kasia. Chciałabyś coś takiego? Jest.
Nasz, zachowujmy się, mama, Aniołku, tata, babcia, Charlie'ego. To wszystko nie ja, my to gramy teraz. Chcesz mnie zakuć? Ale potem... Nie, ale potem nie uderzy. To ja? Honey, all right. Dobra, zakujesz mnie, ale potem uderzysz i powiesz coś po poznańsku, dobrze? No to ja cię chodzi, po poznańsku. Ale o co ci chodzi? Ty, a co ci chodzi? Ty, ale ja chodzi? Ale ja znalazłem... Spokój na te... Na ta... Nie w tą stronę, wow! To zegarek pokaż. Od Ani. Ale to jest jakiś... zegarek ale od Ani. Ale to nie są prawdziwe. To nie są prawdziwe? No gdzie to są prawdziwe? No, da, no daj spokój, ja mam takie... Ja nie wiem, mam takie... Zobacz, co są prawdziwe. No. Że się robi ty... tak. Ania. Ja grałam w takiej jednej sztuce morderczynie i tam było tak, robisz i... No i co to jest? Ja nie, co to jest? To jest jakaś zabawka? Na początku dostałam. No, zabrałeś z domu. No, pokaż, ci pokażę. Ania się gdzie poszukuje, bo chce... Ania, to od ruskiego wziąłem. Poczekaj, mój rozmiar jest mniejszy, no. Mój rozmiar na nóżkę jest taki. Aha. Na, przepraszam? Na nóżkę. O, bardzo to nazywa. Na nóżkę. Błagam, no. Oczywiście. A, dobrze, słuchajcie, nie, dziewczyny, uporządkujmy. Wiecie co? Skończmy, bała. Pogadajmy o filmie. O, yes. Jezus Maria, przepraszam. Jakiś popał, jakiś... Ania, bo poczekaj, bo to jest tak, że... twój facet jest futbolistą. Chodzicie na mecze czasami? Tak czasami, szczerze. Czasami. Ale nie, czy jesteś fanką? Tak szczerze, jesteś fanką futbolu? Znaczy nie... Odróżniasz, gdzie jest out, corner, karny, sędzia kalosz? Spokojnie, wiesz, no to dopiero 3 lata jesteśmy. No out, corner, no nie rozpędza się. 2 bramki, są piłka. Ja jestem większym kibicem niż ona. Spalony, wiem jak jest spalony w teorii, ale nie wyłapię tego. U nas często na Legii jest spalony, jak gonią kogoś z Widzewa i robią tak, że on potem jest bardzo spalony na dworcu. Ale wiesz co, my razem nie możemy, razem chodzić na mecze, bo my oczywiście tak jest, o tu biegają, biegają. No, ale słuchaj, ale wiesz co, no jak byłem ten Zelando zwariować. No ale co, ale strzeli bramkę, jest! Jest, dobra. No i co, jest, cudownie, ale no. Wy tak kibicujecie? Najlepsi kibice na świecie to są kibice Amiki Wronki, naprawdę. To jest po prostu... Ale dlaczego, bo ja nie łykam. No nie, bo jest ich niedużo, to jest raz na pewno, no ze względu na miejscowość. Jak jeden zachoruje, to 3 przychodzi. Chyba z Wronek przychodzi, co, no... Złodzi. Tak coś wyglądacie. Nie, no ale wiesz, w Poznaniu... Wiesz, to jest po prostu... Nie, cool, cool jest, braci. Absolutnie pozdrawiamy kibiców. Pozdrawiamy. Amiki. Wrączańskich kibiców, tylko że... Tak. Ilościowo. No, twoje. Aha, dobrze, fajnie. Ilościowo ich jest po prostu niedużo. Ale macie jakieś piosenki takie, które na przykład... Jak ty popierasz Jarka twojego, jak jesteś na trybunie? Masz jakąś taką piosenkę? Jarku, kochany klubie nasz, zaje... Ja przed telewizorem lepiej mi się chyba kibicuje, że mojej córce, tym bardziej. Ale Ania, tak... Amika, gola, Amika, cokolwiek się nie dzieje, gola, Amika. Nawet jak lecą wiadomości? Znaczy, jak widzi generalnie... I Bunczocha widzi, mówi Amika. Wiesz, no to jest dwulatek dopiero tak, że no. Ale tatusia poznaje w telewizji, poznaje. Ale i zawsze chce opa. Opa. Nie wiadomo, nie może, ale apa. Apa. No to wzruszające. Ciężko być ojcem. Musisz sobie dziecko zrobić, no. Bardzo bym chciał, ale po prostu czasu brak. No, rozumiem. Te seriale, te talk showy, nie można się zgrać. No, naprawdę. No wiem, rozumiem. No a tymczasem. No, tym dobra, dziewczyny, pogadajmy o filmie. Jak oni tak uprawiają seks, jak to mówią, to oni nigdy nie będą mieli dzieci. No, nigdy. Dobrze. Ania, tak po kolei, bo ja wam zobaczę. Mam pytania do ciebie i do Kasi. Dobrze. Coś patrzy tam na nas. A to takie, co to mnie lubi od tyłu zachodzić. Dobrze. Ania, powiedz mi, ty grając jedną z naczelnych, najbardziej dyżurnych i najbardziej lubianych policjantek, ty miałaś jakieś przeszkolenie policyjne? Nie, nie przechodziłam nigdy przeszkolenia. Zresztą ja nigdy nie musiałam, w serialu nie trzeba było z bronią latać ani z takiego. Ale na przykład potrafiłabyś kogoś... Nie, raz, przepraszam. Raz było, ale to piaskowi rękę miałam profesjonalnie wykręcić. I super. Bardzo mi było szkoda. Robiłaś ciągle duble, rozumiem. Bo kaskader, który przyszedł, on się strasznie wczuł w rolę. Już po którymś pokazaniu... Więc mówi tak, no to może pan chociaż na reżyserze pokaże. Nie, taki profesjonalny tam, że obrót, że ciach i tu, i go tak miało... Nie, to tylko chyba jedyna rzecz, jaką... Ale potrafiłabyś zakuć kogoś kajdanki? Możemy wziąć jakiegoś świetnego. Nie, potrafiłabym. A potrafiłabyś rzucić o glebę na przykład, powiedzieć stop policję i nadepnąć na faceta? Nie, ja miałam wykręcić rękę z objęcia. Byśmy tego złodzi. Ja miałam wykręcić rękę z objęcia. A potrafiłabyś? Pokazałabyś nam? Ej, złodzi! Przyjdziesz? Chodź na chwilę, chodź. Ania cię rzuci na ziemię, dobra?
Stań tu. Nie, nie, nie. Ale ja wziął największego. A to o to chodzi, no. Ania, potrafiłabyś go rzucić? Ja ale poczekaj, poddajesz się, dobra? Poddaję się. Poczekaj, jesteś ubezpieczony? No to może tak, my się z Piaskiem, on się mnie tego, nie? Tak, tak. Poczekaj. Mysz, weź tutaj, zastrzel go, będzie prościej. Albo spałujemy go. Spałujmy go. Bo jak kiedyś? Brawo! Fantastycznie. Dziękuję. No i tak się właśnie pracuje w program z sadomaso. Ale wiesz co, gdyby tak chętnie aktorzy naprawdę się przewracali. Ja pamiętam, myśmy robili sezon na Leszcze i zrobiliśmy w ciągu przebywania we Wrocławiu casting na kolesia, który miał dostać w dziób. Absolutnie się pan nadaje. Absolutnie się pan nadaje. Nadaje się, bracie, nadaje się biorący w dziób i twoje nazwisko, rozumiem. Na kaskadera. Taką rolę. Podpisał pan rolę na dziób? Tak. No ty, ale jak to brzmi, jak z hardcora, nie? Dający w dziób. Jak z pornosa, fu, ja bym nie chciał. A. Fu, nie, żaden taki żart. Jakie nie. Fu tam? Jakie fu? A powiedz mi, tak jeszcze ten wątek policyjny na chwilę, a masz fory u policji? Ty prowadzisz sama? Tak. A masz tak zwaną ciężką nóżkę, że uznajesz dwa położenia pedału, albo tak, że... W moim rodzinnym mieście nie chciał ze mną rozmawiać policjant za ciężką nóżkę. Wszyscy płacą, pani też może płacić. No co ty taki był? Ale mówiłaś, baka, Marylka. Nic. W ogóle nie reagował na mnie w żaden sposób. Już próbowałam, wiesz, pójść tak w erotyzm, cokolwiek. Tak zdałem, a szygi do mnie. Zobacz, policjant i do tego pedał. Mogło tak być. Mogło tak być, mało tego. Pana, ale pozdrawiam. Wiesz, co ja bym zrobił? Wziąłbym tą ciotkę i zawiózł do sklepu z telewizorami, bo on nie ma telewizora. Ale mogło tak być, słuchaj. No, ale może nie chciał rozmawiać ze mną w ogóle. Ale generalnie może był jestem, na podsłuchu, jestem albo traktowana coś bardzo, bardzo przyjemnie przez policję. Czyli jak cię zatrzymują, to, ale co mówią, pani Marylko, to co wy pokazujecie, to jest Matrix, nie policja. Pamiętam jakąś taką sytuację, chyba byłam w 6 czy 7 miesiącu ciąży z takim bebzolem, naprawdę wsiadłam. Do tego radiowozu, tu jakaś walizka była i był młody i stary policjant. Mm-hmm. I ten stary się to za kierowcą, no co, no nie powiesz jej teraz, że się w niej bujałeś tyle? Ona, na co odpowiada, daj spokój, przecież ona jest żonata. No co ty, masz żonę? Też nie wiedziałam. Boże, co za program, lepiej już udrzyzgi normalnie, baba ma żonę. Musi być jakieś życie na osiedlu. No dobra, właśnie. Dobra, głupie dokładnie, żarty. Dokładnie, no. Kasia, no dobrze, to w takim razie bardzo dyskretnie i elegancko poruszę tak. Ten temat. W razie czego możecie naprawdę używać pały. Poruszę ten temat, ładne, bardzo dyskretnie poruszę ten temat. Dużo mówisz w niektórych wywiadach, że lubisz facetów z wielkimi łapskami, z wielkimi klatami, takich, którzy mają twarze 5 lat bez wyroku. Wiem, że nie mam szans, dlatego że ja po prostu nic nie mam dużego. Ale no. Kuba, rozróżniasz. Znaczy, z tego co wy wiem... Ale myślę, ale widzę, że Ania tak długo z tobą jest chyba nie narzeka. Nie, jest okay. Że w ogóle nie mamy czasu, bo oni ciągle kręcą. Że ona rekompensuje to sobie być może w tych scenach z kim ona tam jest w ciąży? Z bliźniakami. Czarne oczy. O Boże. Z bliźniakami polskimi, ja nie wiem z którym, bo bym w ryja lał, no. Jakby było 3, to bym środkowego bił, no, a tak... Jezus Maria. No dobrze, Kasia, jak to jest, powiedz mi? Wiesz, że... Bo tak stworzyłaś taki rysopis idealnego faceta i teraz jestem ciekaw, bo twój facet jest bardzo drobny. Jest taki trochę mojego pokroju, subtelny. No, nie wiem, jak wygląda ten wymarzony, bo nie wiesz, bo ale po prostu mi, ale masz taki problem, Kasia, bo my jesteśmy w podobnym wieku, bo na przykład mnie mówią, że ja jestem już stary kawaler. A ty też nie masz stałego... No jestem stara panna ewidentnie. No i wiesz co, ja mam może teraz... Może zróbmy coś razem. Jestem teraz młodym człowiekiem, jest raperem z Warszawy. O rany, naprawdę? Tak, i absolutnie... Rapują sobie, rapujemy sobie choć razem. Porapujesz, o, już rapowałem, chodź nie, znowu. Nie mogę. No. I wiesz, no jest duży, łysy, no jest, no, wszystko jest tak, ale... No, czy, a często rapujesz? I nie? Też do mnie dzwoni, mówi, o co chodzi z tym 5 lat bez wyroku, bo wszyscy mówią, że taką no. Mam mordę. Kasia, czy, Ania, czy on ma taką twarz bez wyroku? Bo tak szczerze. Ja go no. Widziałam tak przed osiadką ukradkiem. No i jaką ma twarz? Ale chyba nie. Nie, no nie ma. Ale młodszy jest dużo od ciebie? Nie bójmy się tematów tabu. Moja kobieta jest ode mnie młodsza 32 lata. Chodzi mi o to, czy... Ja nie słucham, co on bo mówi. Bo w Polsce jest taki temat tabu, jak się mówi. Ania kiedyś powiedziała, Ania, powiedziałaś kiedyś takie słowa. Facet z dużo młodszą dziewczyną, to pedofilia. Powiedziałaś to w wywiadzie, w poważnej kobiecej gazecie. Ale wiesz, a moja partnerka, przepraszam. O Jezu, my mówimy a ja nie mam Andrzej rzeczy. S na imię, rozumiesz? Ale ile ty masz lat? No ile 36. No to Boże mój. To jest normalny. No to jest na pewno, bo ja się tak za po prostu zacząłem tak patrzeć na siebie w lustro i gardziłem sobą. No. Ale wiesz, wiesz, to musisz każdy przypadek indywidualnie rozpatrywać. Ja mam dlatego coś takiego, bo ja straciłam wcześniej ojca. I dla mnie na przykład, wiesz, ja każdego mężczyzna powyżej 50 traktuję po ojcowsku.
Także... To do mnie masz jeszcze kupę czasu, jeżeli chodzi o mnie. Także... ja mam, miałam zawsze ojca i mam ojca i nie chcę być z ojcem, dlatego wolę być młodszym. A ty jesteś chyba osobą, która dominuje w związku, prawda? Znaczy ja ciebie poznałem w sytuacji, kiedy pracowaliśmy nie razem. Nie w ogóle. I ty jesteś generalnie taką torpedą, prawda, Kasia? Nie, w ogóle nie dominuję, co ty, absolutnie. Nie, ale jesteś ciężkim partnerem, tak naprawdę? No jestem, bo ja już, wiesz, z racji tego, że właśnie mam tyle lat, ile mam, no mam co, no, dystans zbliżasz się do 30, to jest normalny wiek dla kobiety. Najpiękniejszy. Zbliżam się do 30. I love you. Kocham pana, panie Sulu. I love you. Mów tego do pałki. No więc... Zapomniałam się, przepraszam. Nie, no co, Boże, czasami żartujemy, czasami mówimy poważnie. No. Ale nie masz problemu, Kasia, bo ja na przykład, jak przychodzą do mnie dziennikarki, to odnoszę wrażenia, że te baby po prostu mają mi za złe, że ja nie mam żony, że ona mi nie pierze gaci na tarze, mówię, znowu się zesrałeś, rozumiesz, jakieś takie... Przepraszam, naprawdę, w tym swoim... Przepraszam, nie. Ania, nie, Ania, sorry. Ja biorę gacie, Kasia. Ja biorę gacie, Kasia, może nie na tarze, ja posprałam gacie. I może niekoniecznie obsprane. Ja nie biorę gacie. I może niekoniecznie. Nie, ale nie macie takiego wrażenia, że w Polsce jest taki stereotyp, że jak masz już 20 lat... Ale my też nie jesteśmy z Jarkiem po ślubie. No i właśnie to mnie się podoba u was, macie dziecko, rodzinę, dom. Nie, to nie jest żaden stereotyp, ta rodzina na pewno nie jest stereotyp. Ja jestem w ogóle straszna pedantka w domu. Nie, ona na szmacie non stop jeździ. Jezu, nie mogę patrzeć, co ona robi. Na szmacie jeździsz? Cały czas. No to może znaczy, że jeździsz na szmacie. Francji nawet powiedziała, że jest szmatą. Tak, naprawdę. Boże, co za program, lepszy niż brawo! Kasia! Jezu, kamera na mnie. Ale jeśli to... chcesz, żeby przybyska powiedziała, że jest szmatą, szmatą, myśli. 0700. Ania, ale co ty? Dlaczego cię tak... Podczas sprzątania to... Podczas sprzątania, wiesz, oczywiście tutaj jedzie ten stół, znowu wszyscy patrzą w wakacje. Wszyscy wyluzowani, a ta jedzie na szmacie. Mówi, no przepraszam, jestem szmatą. No. Ty się tak identyfikujesz z jak... No to tak jak ty przed chwilą powiedziałeś, że masz wszystko małe. To jest na tej samej zasadzie. Nie, dziękuję. To są właśnie takie oklaski, które wycinamy. Ale ty nie wyglądasz... Ty mi wyglądasz, Ania, na... Że taką, że... Yes. Przypomnij mi, Ania, bo ty jesteś policjantką, za lanie w ryj faceta w okularach ile jest? Powiedz mi, Ania, bo ty raczej masz, jak się ciebie obserwuje i czyta wywiady z tobą i obserwuje się ciebie w twoim aktorstwie, to ty masz takie raczej sycylijskie temperamentum, prawda? Ty jesteś raczej taka trudna z tobą wytrzymać, tak powiedz. Jesteś bezczelna, taka pewna siebie, arogancka trochę. O tak. Potrafię być. Naprawdę? Jestem cholerykiem przede wszystkim w ogóle. Ale na czym to polega? No nie wiem, chyba na wiesz co, jestem bardzo żywiołowa i potrafię łatwo się... Ale to jest piękna cecha żywiołowa. Ale łatwo mi wyprowadzić z równowagi, wiesz, ja się strasznie szybko potrafię czymś zdenerwować. Mhm. I nie umiem tak, wiesz, ani nie przekląć, ani nie... Mhm. Jestem nerwus, ale w ten sposób też oczyszczam atmosferę. Na przykład nie potrafię się obrażać, chodzić długo, jakieś tak zwane, wiesz, gniewać się. Wykrzyczy swoje i już jest po znaczy, ja miałam trochę w szkole z tego tytułu problem. Bo ale wiesz, w szkole morskiej? Nie, w ogóle w podstawówce już od kości, bo wiesz, potrafiłam pyskować i mi ciągle przeszkadzałam w zajęciach i tak dalej, ale nie, no to przesady, aż taka bezczelna to ja nie jestem, wiesz, jak nie, mam szacunek przede wszystkim do ekipy filmowej, to na pewno, i wiesz, no... Nie, bo sama mówisz, że miałaś taki moment w swoim życiu, że cię odbiło, że byłaś 17-latką, pewnie... która zagrała u... Tak. No, a dziwisz się, no masz 17 lat i zobaczysz, jaka w ogóle cudna, zdolna, blablabla. Może kawka, może to, no w pewnym momencie... Czerwony dywan. Paliło ci, że przychodziłaś i powiedziałaś, co jest? Nie, to nie. Który z was to reżyser? Nie, to nie było nigdy by... To nie było nigdy tak. I wiesz, zaczynasz mówić, czy faktycznie, kurde, może je... Wiesz, pan w taksówce, pani nie płaci, pani na lotnisko w sefer, to może, ale od firmy serniczek, pani, czy naprawdę? To zaczyna, no kurczę, no młoda, której, pokaż mi młodą laskę, której by woda sodowa do głowy nie od... Nie ma w ogóle takiej możliwości. I brałaś te serniczki, jeździłaś za darmo? Brałam, absolutnie. A stewardesa w samolocie ci powiedziała, a co pani leci nie, za darmo? Nie, wiesz, jak ty się objawiałeś, powiem, kiedy, to gdzie fajnie. To się objawiało. No, wczoraj byłam na takiej fantastycznej imprezie jak telekamery i na przykład 5 lat temu nie pozywałabym tak fotoreporterom, bo mnie to po prostu irytowało. No. Ale tak naprawdę wiesz, no ja bez nich nie istnieję, kurczę, ja jestem po to, żeby mnie oglądać, no, tak jest nasze zadanie, że to co robimy, robimy dla ludzi. I wiesz, 5 lat temu bym tak nie stanęła na przykład i... Ja robiłam, półtorej godziny robiłam zdjęcia. Wiesz, ja też tak stoję? To było...
I oni są zachwyceni, z Wiksy to wca cała. Oni mają ładne zdjęcia, się im ładnie ustawia. Wiesz, to mi się wydaje, że to chyba przyszło. Wiesz, raz, że z tego wyrosłam, dwa, że urodziłam dziecko. Nie zawsze się ładnie ustawiasz, bo po prostu ostatnio się ustawiałeś, tak, że... I wyciszyłam zwyczajnie. Że się ustawiała jakoś? No nie, no zaczęłam mnie całować. Mogę, przepraszam, ty... No ludzie. Czy ja mogę coś powiedzieć? Przecież to nie jest twój program, no weź. Jezus, Ja chciałaś iść to. Mi się po prostu pomyliło. Ty, to jest twoja najlepsza kumpela frędziara? Bardzo. Czy widziałaś, co ona zrobiła z czarną pałką? Czy dasz mi skończyć? Oczywiście, Aniu. Ona to kontynuuje. Czy dasz mi skończyć? Generalnie. Tak. Jeżeli, nie, jeżeli się o coś wkurzę na przykład, to tylko dlatego, jeżeli to w słusznej sprawie, ale to już nie będę, wiesz, jakby... Uważaj, bo nabity. Zagłębiać, wiesz, w jakieś tam techniczne rzeczy, jak coś na przykład jest nie... Ja na przykład nie lubię dezorganizacji na planie, która mnie... Znaczy generalnie w ogóle przyzwyczajona jestem przez plan filmowy, szczególnie przez Złotopolski, bo tam wszystko jest na tip-top, naprawdę. I czas, punkt i godzina, wszystko tak. No, i jestem rozpieszczona przez naprawdę świetnie zorganizowany Ale jeżeli plan. Mówisz o tym, że pracujesz z prasą, współpracujesz, w pewnym momencie absolutnie kretyńsko, tak jak próbowano wmanewrować Dodę i Radka, was też opisywano jako Beckhamowie. Victoria and... Jak się ten Beckham nazywa na imię? David. David. No, nie czułaś się... Ja nie wiem, skąd te porównania w ogóle. No bo, a wiesz, aktorka i piłkarz. No, wiesz, no ale to co mam, no ale co mam w związku z tym? Przecież, kurczę, no tak się stało, no, że zakochałam się. Bardzo, ale nie porównujmy Przybylskiej do Wiktorii. Beckham, no w porządku, jeszcze dobrze kopię, no ale... Ale nie, no przepraszam, no ale to ludzie, no Wiktoria, no co ona, co? Nie, to ona, nawet nie o to chodzi. No nie, no w porządku, no, skąd te porównania. Kobieta, no to dziennikarze pewnie sami się nakręcają. Ale rozumiem, że cię to nie boli, nie dotyka, nie czujesz się zdeprecjonowana. Nie zwracam na to, że zbijemy już z jednej szklanki ciała. Wiesz, co mnie na przykład ostatnio byłam na czacie w Interi. Chcesz napisać przede mną? Byłam na czacie w Interi i koleś do mnie, koleś jeden napisał coś takiego, że czemu ty się tak afiszujesz z miłością w ogóle ze swoim facetem? Ja mówię, ty pokaż mi jeden artykuł, w którym daliśmy razem wiatr. Nie było nigdy takiego. Nie robimy tego. Także... Ale powiedz mi, Ania, czy to nie jest tak, że jeżeli różne ankiety nazywają cię, definiują na skutek głosowania widzów, słuchaczy, oglądaczy, podglądaczy, zostajesz uznana ciągle najbardziej seksowną Polką. Czy to nie wali w głowę? Że nie czujesz się taka trochę, że zaczynasz tak... Ciągle facet... drugi raz. No ale to drugi raz, no a ja ani razu nie miałem. Ja ci powiem tak, ja naprawdę mam dużo kompleksów, ja się nie uważam za jakąś seksbomb. A to, że ja coś takiego wygrywam, to pewnie jest wynikiem tego, że jakby kreuję taką postać. Czy ja jestem teraz seksem? No nie... Jesteś. No. Jesteś. Czy ja jestem teraz? Ty zobacz, jak się podniecił, przestań! Trzeba, że 12 lat. Ale to nie trzeba być w tym, ale w tych biurach, to... nie trzeba mieć tej fryzury, żeby być seksowna. A poza tym, wiesz, ci, co głosują, to fajnie, muszą chyba mnie lubić, z tego wynika, no bo kurczę, ja nie sądzę, żeby głosować na kogoś, kogo się strasznie nie cierpi, no. To chyba ta rezolutna Marylka taka, pani komendancie, proszę. Ja nie chcę wiedzieć, co wy tam robicie na tym komisariacie. Marylka jest jeszcze. Mama, tata, wszyscy będą oglądać. Ale moja mama ma duże poczucie. Pozdrawiam mamę. Kasza, powiedz mi jedną rzecz. Był kiedyś taki film, no, powiem, że go obejrzałem. Nie to, żebym przeżył jakiś orgazm oczami, ani inną częścią ciała. Nazywał się ten film o Disco Polo. Kochaj, rób co chcesz, tak? To był tytuł? Tak. Tam grałaś postać Samanty. Tak. Był taki moment, że byłaś utożsamiana bardzo wyraziście z gwiazdą Disco Polo, że wiele osób myślało, że jesteś autentyczną gwiazdą Disco Polo. Ja o tym nie wiedziałam, ale słyszałam, że tak było, tak. A powiedz mi, czy mój ty... chłopak raper opowiada dziewczynom... Przepraszam, tam ktoś ma... Jeszcze raz trąbniesz, dobry ja pało, no. Właśnie mój chłopak chodzi dumny dzisiaj. I dziewczynom Sisters mówi, słuchajcie, ale co wy wiecie o rapowaniu? Moja dziewczyna rapowała w latach 80. i mnie to załamuje, no ale... Ale ty pamiętasz jakąś piosenkę? Ale oczywiście. Co... Proszę cię, chcecie usłyszeć Kasię? Nie znacie tego hiciora. Chcesz tempo jakieś dobre? Nie znacie tego hiciora, bo to jest bardziej w rytmie umpa. On potrafi. Ale nie, to jest hicior. To jest hicior, nie to Kasia. To było tak. Dibi dibi don, jest jak w niebie, jak co noc odwiedzam ciebie. Wiesz, dobrze wiesz, że znów mnie chcesz. Bon dibi don, pieszczę cię, twoje ciało kusi mnie. Tak, tego chcę całować cię. No i potem był refren. A jaki był refren?
Ale ja nie umiem się skupić, bo ten w ogóle poczekaj, nie bo jak ona śpiewa, to ty nie graj, bo ona nie słyszy. Nie słyszę, no bo mi tu wchodzi zupełnie na aktora, no nie ma słuchu. Nie wiesz, że polega rytm disco polo jest taki. Tak mi dobrze, gdy czuję, jak namiętnie całujesz ciało me. Chyba zaraz wariuję, do szaleństwa znów pragnę cię. Kochaj mnie i całuj mnie, nie przestawaj, o nie. Proszę, kochaj mnie i całuj mnie. Nie Jezu, jestem kompozytorem! Brawo! Czarne oczy, moje czarne oczy. Boże, warto było czekać do setki. Złe kilometry dzielą nas, tak jest w tym, w czarnych oczach. Warto było czekać 100 odcinków, naprawdę, drogie panie, żeby się z wami spotkać. Dobra, pogadajmy o filmie. Ja im się nie dziwię. Dobrze, dziewczyny, chciałbym poruszyć jeden temat. Drażliwy, Ania i Kasia. Tak. Drażliwy z punktu widzenia pewnych uprzedzeń co do tego programu. Jeżeli nie chcecie o tym mówić, to powiedzcie, bo bardzo różnie wyglądają wasze sygnały wysyłane w wywiadach na temat na gości, jako gry aktorskie, jako ciała, jako narzędzia, a zupełnie inaczej wygląda praktyka, bo ty, Ania, byłaś w Playboy 2 razy, ty, Kasia, byłaś w CKM-ie 2 razy, a jednocześnie w wywiadach mówicie... Ty jesteś twarzą Playboya i CKM-a. Ja jestem twarzą twojego działkowca. Myślałam, że twój koniec. Tydzień na działce, ładne. Tak, bo ja takie grabię i ja zagrabię. Tak. Mało mnie było widać, bo był strasznie gruby trzonek. Dziewczyny, tak. mówicie o nagości. Bardzo taka napa jest fajna. Bardzo, no. Skórzana, nie? To prezes mi zawsze pożycza. Bardzo droga. Jezu, ale przepraszam, no z takim katarem się nie przychodzi. Nie, wciągał się dragów i teraz wydala. Ludzie, no. Wydala! O Jezu. Wydalać. Ale dobrze, że wiesz, wydala w ten sposób. Nie ma eleganckich określeń ten pan, naprawdę, Aniu. To prawda, nie, trąbi jakiś, kurczę. Graj, trąbi. Słuchaj. Dziewczyny, bo ty na przykład, Kasia, mówisz często, że nagość nie, nagość w kinie nie. Tak jak często? Co ty za w wywiadach i mnie to ciekawi po prostu. Nie, ja tak ale mówię. Ja wiesz co, ja chciałam ci powiedzieć, że ja nie wiem, bo to no, wiadomo, że są różne etapy w życiu człowieka. Zobacz, a kluczyki kurna ktoś wziął. Oj, to przykre. Naprawdę. Panie Edku, nie trzeba. To są takie historie, że są różne etapy w życiu człowieka. Mhm. I pamiętam, jak zaczynałam pracę w teatrze, Ania Augustynowicz wymyśliła, że ja właśnie mam tam jako ta Julia być sotę. I pamiętam, że cztery tygodnie... rolę Julii. Tak, i cztery tygodnie spać nie mogłam z tego powodu i przychodziłem, ja mnie wrażę. No dlaczego? Jesteś mega kobieta. No i potem dzwonił CKM dzwonił, Ania w końcu mnie odpuściła, to jednak byłam w takiej tam przezroczystej sukience, aczkolwiek tu gacie, tu ten. A potem to się tak jakoś zmienia z Jezus, czasem, masz włosy na klatce? No niestety troszeczkę, bo ja wiesz, no za dużo tych odżywek na siłowni. No. Naprawdę masz moher? Moher jest. No Jezu, ty ja nawet nie mam mohera. Bobra. Bobra ma? Ty powiedziałeś? Ania. Nie wytrzymam tego wszystkiego. Ale podobno, ale podobno ja bobry są bardzo modne. Widziałam tak, dostałam w internecie takiego bobra. Widziałam w jednym filmie, bardzo bobra. Babro, o czym no, mówicie bardzo? Porno, to mówisz o tym, to ale bobry, powtarzałam tak, ostatnio. Tak, panie, mówiłam, bobry teraz są bardzo. Ale o czym ty bardzo mówisz? Mówisz o zapuszczaniu włosów? Tak. Naprawdę, bober. W tym sezonie bober. Ale no, bardzo bober. Ale co, że tak, że ale, naprawdę? Ale tak, że nawet do kolan schodzi? Ale bardzo, bardzo bober. Ale to w ogóle odwrotna tendencja, bo do takiego bobra to trzeba kupić na bikini ze 2 metry. No, Kurnikowa ostatnio pokazała. Bobra? Bobra pokazała, ale wygolony absolutnie. Było zdjęcie w gazetach tych normalnie? Wszystkich, że ona sobie majteczki odchyla i tam wszystko widać. No i absolutnie ona odchyla tam agasję, welcome! Ale taka tendance jest. Ale nie, poczekaj, bo ja jestem... Albo Iglesias. Julio. Nie było absolutnie... Do Julia niepodobny. Było absolutnie... Ładne. Przepraszam nie, ale poczekaj, nie, uporządkujmy. Naprawdę moda jest teraz, żeby tak nie ten się... Nie. Żeby bober był bardzo. A to tak mi nie mówiłaś. Żeby bober, żeby bober, żeby bober był bardzo... I przychodzi Pietrzak i ma takiego bobra tu. Dobrze, ale dobrze. Wiecie, że zaczynamy jakiś wątek, ten wątek w ogóle upada myślałem, w ogóle. To będzie bardzo chaotyczny ja taki program. Nie wiadomo o co chodzi w ogóle, kompletnie. No ja bym chciał cię zapytać, Kasia, powoli kończymy, Ania, nie ziewaj, proszę cię, nie ziewaj, kończymy. Nie, jest setne wydanie programu, bawimy się nie setne. Przeszkadzajcie sobie.
czy ty znasz trochę, kumasz tak zwane poznańskie gwarę, nie wiem jak to nazwać, żargon poznański? No to my z Anią bardzo, Ania nawet lepiej niż ja. Zaciągam tylko po poznańsku. Ona zaciąga, ja ona bardziej wrończany. A jakie znasz, Ania, jakie znasz poznańskie? Bo ja sobie wynotowałem parę. Ja nie znam tych takich. No porannik. Jak? Porannik. Co to jest porannik? Szlafrok. Że ja wkładam porannik, tak? Skipka chleba. Skipka chleba, no. No skipka chleba to wiem. No, kawałek chleba. Kawałek chleba, no. Ale powiedzcie mi, co to znaczy na przykład ciąg drut? Słowo honoru, Kasia, Ania. Ale Kubuś, przynoż, no naprawdę. Ze słownika. W moim domu się takich rzeczy nie używa. Ale, ciąg drut, słownik, ale Kubuś, słownik. No, ale Ania, posłuchaj, ale ciąg drut. Idź sobie dalej, idź precz. Czego chcesz? Ciąg drut, no. No. To wy nie znałyście tego? To po poznańsku. To jest ze słownika, ja nie naprawdę. Wiesz, ja nie z Poznania. U nas jest, pójdziemy na chatę i o co ci tej chodzi? Tej. O co ci tej chodzi? I wiara, tyle było wiary. Kacha, tyle było wiary. Kacha, ty gdzie byłaś tej tak długo? Na kacha. To swoje imię, tak? Byłaś? To ja jestem... A to po wrączańsku, że gdzie byłaś? Co byłaś? Bo oni tak jeszcze bardziej. Jezu, to normalnie jak w Wojen Gwiezdnych. Gdzie byłaś? Lordy Dark! Mogłoby się w dubbingu robić, Jezu. Dziewczyny, dobra, już teraz pogadajmy naprawdę o filmie. Nie, dziewczyny, chcecie pogadać o filmie? No ja tam tańczę, tak? Tańczysz? Na rurce? No? Tak, super. Nie, nie, na rzeźbie, przepraszam. Rzeźbie, rury nie było. Dobra, ja nie tańczę. Nie, tak, ale Agata. Ale chciałabym. Słuchajcie, w filmie gra tak, dwóch moich bardzo dobrych kumpli, no i teraz dwie moje dobre koleżanki. No. A który kumpel swój drugi? No jak to? No, drugi Figura drugi? I Henio. Henio. Henio, co się tam tnie i potem leży w wannie, nieboszczyk. No trupa gra, no. Henio. Mało płacicie, to trupa zagra. Henryka. I swój dom wynają. A Henio lekarz. Henio! Henio lekarz! Henio lekarz, co się tam... Dotore. Słuchajcie, powiedzcie tak naprawdę na zakończenie naszego super spotkania. Słuchajcie, mam dla was prezenty, ja zapomniałem za nimi... Zaczyna? W ogóle nie kończy. Dobrze. Ania, to dla ciebie jest? Co to jest? To jest odtwarzacz MP3. Jezu, ciebie... ja chciałam kupić iPoda we No to właśnie, to nie kupuj iPoda, to jest lepsze. A to co to jest? To jest to samo, to jest właśnie to co iPod, tylko lepsze. Ale to jest... To jest to samo, tylko mniejsze. A ja dostałam takie, a ona dostała takie większe? Bo tylko pudełko jest większe, a w środku jest taki sam, tylko mniejszy. A, rozumiem. No. I słuchajcie, ja bym bardzo chciał... I co to jest też MP3? MP3, tam są słuchawki, wszystko. Jakbyś wróciła nie do domu... Nie muszę iPoda kupować? Taką koszulką to cię mocno pogoni. Będziesz chodziła? Będę. Na pewno. Nawet do łóżka z nim pójdę. Naprawdę? Na to ja będę w środku, nie? Dobra. To dla ciebie, Kasia. Dziękuję. To dla ciebie, resztę dla podliczności mamy. Dziękuję bardzo. Dziewczyny, powiedzcie, czy warto... Włożysz teraz? Jak przodem do tyłu, znaczy tyłem do przodu, żebyś miał kubek. A ty kiedy włożysz? Ja tak kocham prezenty. Ja to jesteś pierwszym facetem, który mi jakiś prezent naprawdę? Daje. Naprawdę? Jestem taka wzruszona. Kuba, kiedy włożysz? Aniu, przepraszam cię, zakochałam się. Musisz Kuba, to jakoś znieść. Aniu, nie, Kuba, włoży. Aniu, przepraszam cię, no. Kuba, gaście powoli światła, będę zajęty. Uwa, wóz! Tego nie skandujemy, tego... Dobra, dziewczyny, dobra, nie. Kasia, ale ty włóż przodem do tyłu, dobra? Tak, żeby było. Jest! 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 Luzowa landrynka, zapraszam. O, Jezu! Red Polska, ja nie będę nic ruszał, nie będę ruszał, żeby dobrze nazwisko było widać, o. Nazwisko? Zobacz, o. Zobacz. Yes. O. Dobra. Na Dodzie to by dobrze leżało. Jest, ojej, no i co, no? Na Dodzie to ja bym się nazywał Wojewódzki. Dobrze. Doda, zrób nam... Przepraszam, ty w jednym wywiadzie powiedziałaś, Jezus Maria, w CKM-ie powiedziałaś. Wiesz, kim jesteś, powiedziałaś? Lodziarą. Lodziarą, no bo ja kocham lody, no. Wszystkie dzieci prosimy o wyłączenie w tej chwili Polsatu. Dobra, dziewczyny. Ania, po co? To jest moja... O Jezu, miałem zapalić, przecież to jest torp urodzinowy. Sto lat. Śpiewałyśmy ci. Poczekaj, ja zapalę. Nie, tutaj się... Powiedziałeś, jak mi ręce chodzą. A ja znam... Kubuś, ty się denerwujesz. Znam to hip-hopowe ten... Nie. Ja nie wciągam. Nic nie brałem. Nie, od godziny nie brałem. Ale hip-hopowce nie wciągają, nie. Dobra. Ania, dlaczego warto pójść na film? Tylko tak szczerze, jednym zdaniem. Dlaczego warto pójść na film RH+, któremu dzisiaj poświęciliśmy audycję? Bo gra w nim Katarzyna Bujakiewicz. I Anna Przybylska.
Figurski. Michał Figurski. Henio Berendt, zwany także Henio Szymański. Ten Żołądziewski gra Żołądziewski. Żołądziewski. I jakby Młode Wilki były absolutnym hiciorem i RH Plus też będzie absolutnym hiciorem. Jest to pierwszy thriller polski. Na którym się można pośmiać. Można się pośmiać. Jest to pierwszy film sensacyjny, który nie kręci. Nie słuchamy go, nie? Polecamy zapraszamy. Może zróbmy tak, dziewczyny, ja mam taką fajną formułkę. Ja tam bardzo ładnie tańczę, naprawdę. Ja bym powiedział tak. Prawdzie 2 sekundy, ale warto zobaczyć. Anka lata z widelcem i jest strasznie. Dużo patrzę. I dużo patrzy. Anka tak patrzy, o tak. My to w Złotopolskich nazywamy... I kawałek pupy. No co dmuchasz jeszcze? Jebie głazami. Pupy powiedziałam. Przepraszam za wyraz. No i zobacz, tak się robi, no. I pupy. Możesz nie mówić pupy? Chciałam powiedzieć, że przepraszam, co ty powiedziałaś z tymi głazami? Jebie głazami, bo tak w Złotopolskich, jak już nie masz co grać, to jebiesz głazami. Czyli tak? To trzeba wyciąć, bo to jest brzydkie słowo. Nie, to dobrze. Tak, bo tak, co? Może dobrze, to ja powiem tak, dziewczyny, co mam tak... Co tu mam? To twoja twarz, nie przejmuj się. Tu. Co masz tu? O, widziałam, papier co miał. Co masz? Koszulki, ja to widzę tu. Papier? Dobrze, dziewczyny, chciałem powiedzieć tak, może tutaj kamera da mnie. Polecamy film RH+. Niech idą na ten film wszyscy ci, którzy go wcześniej widzieli. Zwolnione, zobaczcie. Bardzo dziękuję. Dobrze, powoli kończymy program. Ania Przybylska, Kasia Bujakiewicz, wielki brawa! Czeka. Mamo, dałam radę, udało się. Warto było, naprawdę. Się Ania, siadaj jeszcze. Całować. Ania, usiądź jeszcze. Całujemy się. Jeszcze na koniec. Jeszcze jeden kolega. Słuchajcie, facet, który pracował nad tą... To dla ciebie. Facet, który pracował nad tą płytą chyba ze 2 lata, mój serdeczny ziomal. Znacie Ferida? Okropny podrywacz. Tak, już raz podrywał tam chyba, na co się zrobiło, to. Słuchajcie, kamera na mnie. Fajna, inna muzyka. Dla wszystkich, którzy poszukują prawdziwych wrażeń. To było 100. wydanie programu, w którym gośćmi była Ania i Kasia. Na zakończenie Ferid. Poczekaj, wytrecie. Poczekaj, wytrecie i ta koszulka będzie brać jak relikwia. Baj. Dajcie wytrę, no. Uspokójcie się. Słuchajcie, unikatowa koszulka. Naprawdę, jak wiatr, który wiał w betlejemskiej stajence. Proszę. Mam nadzieję, że ten program pójdzie i ja. Ferid nie da rady. Graj, Ferid, graj. Graj, Ferid, graj. Graj.